Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem dwa słowa do Was skierować. Jest takie polskie przysłowie, które mówi, że wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Po każdej błońce, proszę Państwa. To jest prawda, która jest znana od wieków. Jest to, proszę Państwa, prawda życia. Dzisiaj Putin przegrywa. Nie ma znaczenia, jak dalej potoczy się jego postępowanie u Was. Nie ma znaczenia, czy on zajmie Ukrainę, czy nie zajmie Ukrainy. Co on zyska? Nic nie zyska, proszę Państwa. Już zyskał pogardę świata, stał się pariasem Europy i w większości zdecydowanej krajów świata. Nic nie wygrał, proszę Państwa, wszystko przegrał. Dowodem na to jest zdjęcie, które teraz Państwo na swoich ekranach. Na tym zdjęciu, proszę Państwa, widzicie polskiego pogranicznika z matką Ukrainką i dwoje dzieci. To jest dowód, że Putin przegrał, nie tylko przegrał wojnę, on przegrał Rosję, ponieważ, proszę Państwa, te dzieci, które widzicie teraz na załączonym zdjęciu, rosną. Im ojciec, matka, dziadkowie, znajomi, wszyscy będą opowiadać o tym, że oni musieli uciekać ze swojego kraju, ze swojej rodziny, ze swojego podwórka. Oni to będą wiedzieć. I takich dzieci będą, proszę Państwa, miliony. I oni nigdy nie zapomną Rosjanom tego, co oni dzisiaj robią na Waszej ziemi. To jest po prostu, proszę Państwa, głupota. To jest głupota i megalomania Putina. Ja myślałem, że człowiek, który ma czarny pas w judo, zna podstawowe zasady tej walki. Jeżeli ktoś ciągnie, to ty pchaj. Jeżeli ktoś pcha, to ty ciągnie. Proszę Państwa, zachował się jak człowiek psychicznie chory. Zrobił krzywdę sobie i swojemu narodowi. Ile matek przepłacze za swoimi dziećmi, którzy już nie wrócą z waszej ziemi. Po co? Pamiętajcie Państwo, że najbardziej boli, jeżeli bije swój. W 1991 roku, jak nas ZOMO pałowało w Nowej Hucie i nie tylko. Najbardziej boli, gdy bije swój i najdłużej się pamięta. Proszę Państwa, jeżeli już jesteście w Polsce czy w innych krajach Europy Zachodniej, to jest prośba moja, to nie jest rada, to jest prośba. Zachowujcie standardy krajów, w których jesteście. Będziecie zawsze z szacunkiem traktowani, z miłością i sercem. Tak jak Polska do Was podeszła, tak samo będziecie mieli cały czas. Będziecie się mogli schronić, będziecie mieli bezpieczeństwo i dach nad głową, a także będziecie mieli Państwo co jeść. Zawsze będziecie mogli liczyć. Zawsze zachowujcie standardy etyczne i prawo, które obowiązuje w tym kraju. I co Wam to jeszcze da? Proszę Państwa, przyjdzie czas, kiedy będzie trzeba wracać do domu, być może zburzonego, ale do domu. Bo ja znam Waszą mentalność. Wy do domu wrócicie. Zawsze. I dom będzie na Was czekał. I trzeba ten dom odbudowywać. I Wy już będziecie go odbudowywać, proszę Państwa, według standardów zachodnich. Będzie piękniejszy, będzie lepszy i będzie spokojny. Bo proszę Państwa, słońce, o których mówiłem na początku, nad Ukrainą, zaświeci. Zaświeci słońce, zejdzie zorza i wszystko się poukłada. Czego Wam życzę. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi.